O, Sekielski nowy film zrobił? Co on tak schudł, kurwa? Nie. To jest kobieta w ogóle, co wy pierdolicie? Takie włosy zapuścił? Już zaczynamy? Siemano, wreszcie już skończyłeś kasłać? No, a jaki film nagrywamy? O kurwa. Nie. Fighter. Wielkie rozdanie za logadzik. Bo dawno nie robiliśmy, już nawet wiele wariantów loga się pojawiło. Link jest w opisie, mamy dużo logów różnych i za każde logo dzik będziemy rozdawać dzisiaj zgrzewkę dzika. Odcinek polega na szukaniu loga dzik. My jesteśmy spostrzegawczymi typami. Może właśnie manewrować. I co, eksploruj? I jak my znajdziemy dzika w internetach, w trendingu, w YouTube, jak no, gdzie chcesz, jak znajdziesz dzika, się ruszył, to rozdajemy. Ale wcześniej siedzieli, jakby chcieli go, jakby chcieli owca z rubórem pączka przeruchać w kolejarza, każdy po kolei. Aha, fajnie. Ale mam tak, coś tak, chyba takiego, obaj. Że wygodnie nam nie się wiem, tak czy siedzi. Tak. Że nie potrafię tak siedzieć. No jest tu tak. Otwiera się ta kanapa, nie? Numer jeden, dziennikarskie zero, o Antonim Królikowskim, przypowieść. I szukamy pierwszego dzika. I które miejsce na czasie? Pierwsze. A, pierwsze. A widzieliście, że Królikowski powiedział, jest, że... i do pączek. Jakub Zakrzewski to jest... jest chory, nie będzie udawał, że jest zdrowy i że odchodzi z Royal Division. I pomyśleć, że Marcin Najman nie miał z tym nic wspólnego. Już myślałem, że Stano na koniec przeprosi Najmana. Jedziemy. Malik Montana, ulubieniec Sakera. Saker znowu gęstość nowa się rozpoczyna chyba powoli. Pozwala się zagęszczą. Jaki nury stypiasz, ale już no niestety po ostatniej gali nie możemy nazwać Malika ponurym stypiarzem, bo robił taką zadymę, a w szczególności na ważeniu, że zaskoczył wszystkich. Naprawdę? No wtedy co Denis wychodził z... Aha, no tak, dymił, no. Dymił, tak, że aż... Chcecie ósmy raz? Aż ja się wystraszyłem o zdrowie zawodników. Tak, bo on tak z jednej z jednej strony takiego dobrego, na w ogóle w drugą, nie? To co bierzemy? Smolasty? Dawaj Smolast, twój kolega, nie? Klubowy. Tak, kolega klubowy. Ostatnio wkręty robili, wkręty robili w programie tym, co śpiewają się... przebierają, jeszcze robią im te twarze na aktorów. A to widzieliśmy w Gliwicach. I ten, ale nie, że właśnie Smolasty wyszedł, tylko że prawdziwy, 1 kwietnia. I tak patrzymy, wiesz, czy to on, czy taka charakteryzacja, wiesz, profesjonalna, ale on był naprawdę. Dobra, teraz wam, was rozpierdoli waszą przyszłość, ten komentarz. Jakub Jerzak, JJ, inicjały. Pozdrowienia dla ekipy WK, która to ogląda. Słowo honoru patrzyłem cały czas i nie widziałem komentarza. Tylko logo i... Jakub Jerzak. I ma to najnowsze z Nie wiem, z której gęstości pochodzisz, ale zaskoczyłeś nas. Trzy dni temu. Leci do ciebie. Niemożliwe, że mówiliśmy, że to będziemy no robić. Nie. Przekot. Coś specjalnego mu dajmy. Dawno nie robiliśmy. On ma tego TikToka pewnie, gdzie wrzuca, że przewiduje przyszłość, że w 2070 to się wydarzy. No, co dajesz, bądź? Dajmy dwa. Dwie zgrzewki. Dobrze, damy dwa, ale bardzo mało mango mamy, nie? Na magazynie. No wiem, ale to damy. Ja z bagażnika damy. Dobra, dobra. Ej, mamy Tadeusz. Weź do góry tu. Czekaj, dla ludzi dalej rozkręcam, czemu nie Hajdik. Ten z głównych aspektów. Tak, to może być taka, wiesz, hipoteza. Tak, hipoteza. Ale mógł Trumpa tak mówić. Jakiś wiele. Czy... No, ale mógł tak mówić. Weź View Replay. Bo w Hajlik Main Event dostanie Alberto. Bo... GM2L? GM2L. Jest coś jebanymi boomerami. No, ale z nas boomery jebane. To jest jakieś pierdolę. Z poprzedniej gęstości jest to już nie. Jest nowa. Tadeusz Zit, bardzo ładny harmonogram filmu. Widać, że no, musiałeś prześledzić calutki film, dlatego należy ci się nagroda. Chyba robisz notatki na zajęciach. No. To jest ten typ, od którego się zeszyt pożycza, nie? No ale... Patrz, nawet ktoś podziękował. Wyobraź sobie, że znasz mnie na przykład i... że ja robię coś takiego w swoim życiu. Kiedykolwiek na swojej linii czasu oglądam jakiś film, mega mi się podoba film, bardzo lubię twórcę i żebym zrobił coś takiego. No, nikt z nas tutaj by coś takiego nie zrobił. Nie umiem sobie tego wyobrazić nawet. No.
Nie umowa. Mamy od razu wafle. Ten sam. Jakub. Kurwa. Jakub, no to jak długo ty niech wlatuje to... nagroda. Jakub, jestem jak za długo nam to robisz? Ty, ale to już się robi pojebana akcja, taka wiesz. Jakub Jerzak, no. Jesteś przekotem, to druga nagroda leci, no. No, a patrz, już dostał dwie i tak, i jeszcze trzecią. Subskrybuję WK Dzika. W ogóle jaki kanał, ptaszniki zająca, ty. Dobra, poczciwy Krzychu, 21 na czasie. Jakub Jerzak. Wiem, że gdzieś tu jest. Kuba. Jest Jakub Esz. Zmienił nazwisko. Drugie konto, żeby nie było. Tak, bo myślał, że trzecie już nie damy. Krzysio jest tak poczciwy, że nawet nie chce powiedzieć, że coś niewygodnie, tylko śmiga w tej koszulce na drugą stronę. Fajny komentarz. Zapisujemy z grzeweczka, Jakub leci do poczciwy ciebie. Poczciwy komentarz. O, Sekielski tylko. Nowy film zrobił? Tajemnice Putina, no. O, tak schud, kurwa? Nie. On taki no był kiedyś. Nie, to jest kobieta w ogóle. Co wy pierdolicie? Takie włosy zapuścił? To no jest weź kobieta. Przebiń. Tu jest Sekielski. Kurwa, no. No teraz to nie wiadomo, połącz. To jest Sekielski. On taki był zawsze. Ja go tak on zapamiętam. Zjebał z 50 kilo. Jak nie lepiej. No kurwa, zobacz twarz. No. Zapadnięte już ma prawie poliki. Ej Tomek, jak to oglądasz, co nie? To ogólnie props po pierwsze, a po drugie wpadaj na ławę, kurwa, to cię przegadamy. Jak ty no, to ciekawe. Zrobiłeś, bo fajnie. Pani Krystyno wszędzie, pani Krystyno. Krystyna zabrała nam odcinek. Ogólnie Sekielskiego w piździe mają, nie? Tylko Kryśka wiecie jest. Co? Na językach. Wychodzimy, odpuszczamy? No jak jesteś słaby, to tak. Nie jestem. A może w replayach były? O kurwa, było coś! Na 100% był! Weź szybko przejedź. Nie działa już myszka, wiesz? Kończymy odcinek. Ej, serio, widziałem. Nie sprawdzimy już tego, sorry. Dziękujemy wszystkim, myszkę. Którzy mieli logo. Serio, już koniec? No. Ale weź nie, no serio, jebła myszka. Wczoraj chciałbym pociągnąć dalej wczoraj ten odcinek, jebła. Ale zobacz. Wczoraj jebła. Mamy inną? Jebła myszka. Może to jest ta, co wczoraj jebła no. I ona jebła jeszcze raz. No kurwa, widziałem normalnie dzika z wafle. Przecież ja to przeglądałem. Ale... po prawej na górze jest. Nie, bo tutaj. Tego kwiata widziałeś? No możliwe, że nawet ten kwiat. Weź jeszcze niżej. No. A weź jeszcze niżej. Niżej. Dzisiaj Stiflerowi na zapasach rano. Pierdnąłeś? Kolanem przygniotem brzuch się zjebał. Wycisnąłem z niego. Pierda, kurwa. Kurwa, spanik z tobą i nie ty pierdzisz. No. Co jest? O, zobacz. O. Patrzcie, jakie czary, czary mary. Działa. IT, szapoba dla IT. Szapoba. Apeau bauk, steja. Chapobo. O, jest na czasie oktagon. No. Ale trzyma się, on był... To tak. Od razu pierwszego dnia już był koło tego. Że to bardzo Jaro. Dużo dzików, to od razu pierwszego nagradzamy. W ogóle, że to poszło na top comment, no, nie? No kurwa, tysiąc no. Pan Jaro. No. Oni naprawdę go chcą. Ja trzeba powiedzieć Jarowi, że ludzie chcą igrzysk, kurwa. Kurwa, a pan Jarek... Wiesz, Jaro kończy z tym życiem takim, wiesz, spokojnym. Oni wiedzą, że Jaro jest pracownikiem biurowym i myślę, że widzą w jego oczach coś. Ale że wiedzą, wszystko. Że jest stoikiem i że taki prowadzi spokojny tryb życia, nie rodzina, praca, tak, ale dom. Że widać po nim też, że może się odpalić. Mi się wydaje, żebyśmy się zaskoczyli wszyscy. O, i jest koment mojego ojca, tylko że jest podszyty pod Dayfest. Że szkoda mu Sakera, bo teraz turniej. Saker jest ulubionym miesięczny turniej członkiem pracowników. WK, bo się nie bije, jest pacyfistą. Pupilkiem. Jestem pupilkiem Darka. Aczkolwiek dzisiaj rozmawiałem z ojcem i też mówił, że Robur to jest w porządku. Że on też jest spokojny. Nie, że jest spokojny. Powiedział, że Robur to jest spokojny. Ja mówię, ty, a on chce się też napierdalać. Ja mówię, a on jest spokojny tam. Będzie dobrze. Na spokój. A Pączek to chce komuś zajebać. Ale dobrze. To w ramach przeprosin w głowie, że o kurwa. Adrian, tobie... Wyjebali Sakera z oktagonu. Adrian, za komentarz też dostaniesz nagrodę. Tym, którym brakuje prawdziwych treningów siłowych, chłopaków, łączmy się w bólu. Saker, tylko ty nam pozostałeś. No, też chciałbym poprzeć to, bo oczywiście mi się podoba, że Saker jest ostoją kulturystyki w naszej ekipie. No, albo, też jest sentyment wielki do tego. Jeszcze ten Marek SN, też mój ojciec, Saker, trzymaj się tam.
wiesz. To ostatnie zdanie zawsze jest takie, wiesz. Opatrz, zawsze ostatnie zdanie jest zawsze takie najmocniejsze. Saker, działaj, nie? Keep going. Dlatego nagrywam 2 treningi siłowe do G-Cloda, który pojawi się za 2 tygodnie. Żeby nie było, że wiesz, że tylko MMA teraz jest, bo były komentarze, że już tam Trójbój odszedł, zapał czy coś takiego, a właśnie jak już ćwiczę, a 2 razy w tygodniu robię trening siłowy, to zazwyczaj są te takie bardziej trójbojowe ćwiczenia bez kombinacji. I taka fajna siłóweczka, szerpanka. Nie, no patrz, kupiliśmy oktagon. I trójka nasza, no kurwa. To jest jednoznaczne. Ja w ogóle, ja powinienem być kurwa za klatką, nie za klatką. Na kracie, ty na kracie, nie? No. Nie, no właśnie Sakera nie ma, tak jakby Sakera nie było w ekipie. Tam część Sakera jest chyba tylko. O kurwa. Wielka kłótnia, o, dawaj. Tematycznie. Dawno nie zaglądałem. Ogólnie jak się skończył projekt Twoje 5 minut, to przestałem ich oglądać. To było takie dojebane, te Twoje 5 minut. Ale dla młodszych to... widowni dobre robią filmy. Tak, nie no, dobrze robią. No widać po wyświetleniach, tak? Ale czasem robią podobne do nas, ale często nie. Co tam za donaty były w opisie? Doty Donuts. Pokaż ciekawości. No to te ekipy. Nie. Nie, tak? To jeszcze inne. No tak. No jak? Tu są ekipy? Patrz. No między innymi ekipa, oni robią z nimi. Fajnie. LLO 320. Chyba to robili boomerzy, kurwa, w dziale marketingu. Trochę starsi niż my, co? Te dymki. Zobacz. Ty, co się dzieje? Chyba trochę retro. Pani Zofia, 39 lat, kurwa, to robiła. Mogę się założyć. Zobaczyła jakiś film na Netflixie, nie? Z tym motywem, że ktoś pisze do kogoś. Mój, kurwa, zrobimy tak w reklamie. No, ale to tak właśnie wygląda. Dlatego fajne są projekty. Ale powiem ci, że dzieci firmy, takie, twórców. Dzieci takie 8 być... lat lubią sobie poklikać do takie rzeczy. O kurwa, ten dobry może być. Oreo. Gdzie takiego ziomka można znaleźć? Takiego ziomka nie znajdziesz nigdzie. Ty gaming to jego pasja, kurwa, ale ulga. No właśnie nagrywam. Tak mi na tym zależało. Jak to sami własne donaty. Totalnie się... Robimy, no, robiliśmy pączki, to teraz donaty. I co, znowu nas rozpierdolisz w pył? I owca by wziął udział, bo owcy nie było. Przedawać. Nie. Oho, tak. Zobaczymy. Dzień dobry. A potem Reur wam mówi, najukochańsi widzowie na świecie. Dobra, z Gen Z mieliśmy jeszcze wybrać i kończymy, tak? No. Dobra, lecimy. Myślisz, że będzie pod Gen Z dzik? Myślę, że tak. Że nie jest to blisko nas, ale że jednak będzie. Na pewno jest bliżej niż odcinek Sekielskiego, myślę. No kurwa, no nie będzie. Wiesz, co mi się przypomina? Jebać. Wiesz, co mi się przypomina, jak właśnie to świętowanie odpalił, na piłce że dostaliśmy. Wiesz, co mi się przypomina? Kobe Bryant, który wygrał finał konferencji i szedł do finału i idzie na wywiad i taki, nie? No i się go pytają, dlaczego nie jesteś zadowolony, nie? Job not finished. Job not finished. I wiadomo, że to było, ale to było git. To było git, bo to dawało statement swoim kolegom z drużyny, którzy chodzili kurwa do klubów i tak dalej, że nie było z nim pierdolenia, tylko musiałeś być na treningach i musiałeś biegać. Prawie Amazing wygrał. Alan, gratulujemy. Dziękujemy po prostu. Jak to powiedziałeś, to mi się przypomniała, jest też taka fota Kobiego. Jak i Amazing też. Siedzi. Bardzo fajny. I też się nie cieszy. Fajna nazwa. Jeszcze nie. Ale to chyba po prostu zmęczony taki był. Dobra, porozdawane, nie? Porozdawane. Lecimy z kolejnym odcinkiem, a tu zajebisty się już odcinek żegnamy. Kolejny. Lego Star Wars, Skywalker Saga, no, gramy. Zapraszamy na WK Gaming. Ukręcać się Nergol i lecimy grać. Tak, ja.